dziękujemy bardzo. Ostatnia sekunda meczu, Mateusz Jankowski. Pamiętasz tę ostatnią sekundę i co się potem wydarzyło? Dzisiaj? No. Dzisiaj to szczerze to niewiele pamiętam. Wiem, że widzę, że koszulka wisi, to coś się fajnego musiało wydarzyć. Nie, no słuchajcie, ogólnie dużo emocji przez ostatni tydzień tak naprawdę. Już od dwóch dni praktycznie nic nie wiem, bo skręt żołądka, ale to tylko dlatego, że to było wszystko takie jak najbardziej prawdziwe. I ja jestem takim człowiekiem, że mówię to, co myślę i robię to, co myślę i zawsze postępuję według swoich jakichś tam zasad, które mam, swojego kręgosłupa moralnego. No i dlatego dzisiaj się musimy żegnać, bo ale to może kiedyś to rozwinę. Na dzień dzisiejszy no, żegnam się z Opolem na jakiś czas. Ja pamiętam pierwszy moment, kiedy się spotkaliśmy w starej hali przy Kowalskiej, jak przyjechałeś. Pamiętasz ten moment przyjazdu do Opola i twoje myślenie, że będziesz tu przez 10 lat? Pomyślałeś wtedy? Znaczy, nigdy nie myślałem, że to tak się rozwinie. W ogóle jestem w szoku tego dobra, ciepła, co ostatnio, w ostatnim tygodniu, ostatnim czasie dostałem, bo no, nigdy mi się tego nie spodziewał, nie byłem na to gotowy, nikt chyba by nie był na to gotowy. Naprawdę mnóstwo ciepłych słów i w tym tygodniu płakałem chyba więcej niż przez całe swoje życie, bo naprawdę to wzruszało i chwytało za serce. Także dziękuję wszystkim, którzy sympatyzują ze mną, którym mogłem dawać poczucie radości przez te 10 lat, za słowa wsparcia, za to, że dzisiaj tu byli albo bywali. I sport jest piękny i pokazuje, że może łączyć, nie musi dzielić. Także chłopak z Elbląga przyjechał tutaj i zyskał sobie naprawdę wielu znajomych, zaskarbił wielu przyjaciół i myślę, że zbudował wspaniały fundament pod dom. Myślę, że z tych 306 występów, 983 bramek są te wyjątkowe. Ta pierwsza była wyjątkowa w Opolu, czy są takie chwile, momenty, które po prostu w sposób szczególny zapamiętasz? Znaczy w szczególny na pewno mam jakieś tam w pamięci bramki, które zdobywałem, które dawały nam na pewno zwycięstwo. Bramki gdzieś tam w pucharach, gdzieś jak graliśmy o medale, jak pokonywaliśmy Płock czy Kielce. To są takie flashbacki, tak? Bo nie da się tego wszystkiego spamiętać. Dziękuję tutaj Andrzejowi Klimkowi, bo dał mi cały plik zdjęć. Nie odważyłem się jeszcze ich odpalić, bo mógłbym dzisiaj się nie przygotować do tego meczu. No bo masa wspomnień i przede wszystkim dobrych momentów. Złych się nie pamięta. To, co się wydarzyło po ostatnim gwizdku, to przyznam najszczerze na świecie, że brałem różne scenariusze, ale mnie to naprawdę mocno przerosło i to jest tak, niby człowiek wie, że będą kibice, będą cię wspierali, będą jakieś plakaty, będzie coś, ale wychodzisz i patrzysz na to, że ktoś ma numer 18, że ktoś ma napis Jankes na zawsze z nami i tak dalej, i tak dalej. No nie da się nie uronić łzy. No i dzisiaj to już się wydarzyło, tak? To już się wydarzyło, teraz trzeba się z tym oswoić. Przyjadę tutaj z inną drużyną kiedyś. Mam nadzieję, że frekwencja również dopisze. No przyjdą na Jankesa. Przyjdą popatrzeć na Jankesa, tylko żeby nie zapomnieli, komu kibicujemy. No to jeszcze nie mogę cię nie zapytać o jedną rzecz, a mianowicie pociągnąłeś za sobą też bardzo ważną rzecz w Opolu, a mianowicie idzie za tobą też młoda drużyna, bo też zająłeś się treningiem tych najmłodszych. To jest niezwykłe. Przekazanie tej swojej wiedzy, która no nie pozostanie, że tak powiem, bez echa i jest już w sercach, rękach i umiejętnościach kolejnego pokolenia piłkarzy ręcznych. Znaczy ja powiem tak, że młodzież mówi się, że dzieci mają skrzydła, nauczyciele je rozwijają. W moim przypadku było troszeczkę inaczej, dokładnie na odwrót. Młodzież mi te skrzydła rozłożyła i nauczyła mnie latać, tak? Bo nie spodziewałem się, że tyle wdzięczności, tyle radości i fantastycznych momentów możemy spotkać z tą młodzieżą. Jestem im wdzięczny i będę wdzięczny zawsze i już do końca życia. Są zwariowani, ale są przede wszystkim szczerzy i myślę, że to jest dobre podwalin do tego, żeby Gwardia Opole stała wychowankami i rodziła sukcesy. No to Jankes, na koniec pożegnaj się z nami, z widzami, z czytelnikami, ze słuchaczami, którzy też ci w tym świecie medialnym towarzyszyli przez tych 10 lat. Pożegnaj się. Powiem tak, że z tego portu miasta Opole wypływam, będę chętnie do niego zawijał, ale wiatr będę łapał
w innym mieście, w innej przystani. Kto wie, może kiedyś moja łódka tutaj osiądzie. Mama!